Żadna inna planeta nie jest obecnie tak intensywnie badana jak Mars. Pewnie już domyślasz się dlaczego. Odkąd amerykański przedsiębiorca Elon Musk wszedł do biznesu kosmicznego, eksploracja i kolonizacja Marsa jest wszechobecnym tematem. Ale jest jeszcze jeden powód, dla którego my, ludzie, chcemy wiedzieć więcej o czerwonej planecie. Sąsiednie planety położone najbliżej nas mogą dostarczyć nam cennych wskazówek na temat losu naszego własnego domu. Od początku XXI wieku sama NASA wysłała na Marsa 10 sond. Ponadto istnieje wiele innych sond Europejskiej Agencji Kosmicznej, Japończyków i Rosjan. Sonda Mars Reconnaissance Orbiter NASA działa od około 15 lat. A w tym filmie pokazujemy, co znalazła na Marsie. Jeśli podobają Ci się nasze filmy, wesprzyj nas kciukiem w górę. Zasubskrybuj Simply Space i przygotuj się na inne, fascynujące filmy w przyszłości. Misja rozpoznawcza Marsa. Mars Reconnaissance Orbiter, w skrócie MRO, to 27. sonda, którą ludzie wysłali na Marsa. MRO to projekt NASA. Dane z niego są dostępne dla uczestniczących naukowców z całego świata. Orbiter został wystrzelony 12 sierpnia 2005 roku na czubku rakiety Atlas V z Cape Canaveral na Florydzie. Mars znajdował się wówczas bardzo blisko Ziemi, więc sonda MRO z powodzeniem weszła na orbitę Marsa zaledwie kilka miesięcy później, 10 marca 2006 roku. Od tego czasu MRO nieprzerwanie przesyła dane na Ziemię. Do komunikacji MRO posiada antenę kierunkową o średnicy około 10 stóp. Pozwala to osiągnąć szybkość transmisji do 6 MB na sekundę. Główna misja MRO została zakończona jakiś czas temu, w 2010 roku. NASA obecnie kontynuuje eksploatację statku kosmicznego, dopóki będzie on funkcjonował i dostarczał zyskownych danych. Aby zapewnić zasilanie, orbiter jest wyposażony w dwa trwałe żagle słoneczne, każdy o długości około 15 stóp. Wiele dzieje się wokół Marsa. Na orbicie wokół Marsa MRO nie była sama, gdy tam przybyła. Trzy inne sondy, Mars Global Surveyor, Mars Odyssey i Mars Express, już krążyły wokół Marsa. Dołączyły do nich roboty marsjańskie Phoenix, Curiosity i InSight, które zbierały dane na powierzchni planety. To absolutny rekord w historii kosmosu. Żadna inna planeta nie jest obecnie tak ruchliwa jak Mars. Wróćmy jednak do projektu rozpoznawczego NASA. Główne cele misji MRO to mapowanie powierzchni Marsa, poszukiwanie śladów kopalnych i poszukiwanie wody i lodu. Przygotowania dla pierwszych ludzi na Marsie. My, ludzie, nadal zastanawiamy się, czy na Marsie mogło kiedyś istnieć życie i czy może istnieć w przyszłości. Ludzie myśleli o lotach załogowych i stacji kosmicznej na Marsie na długo przed tym, jak Elon Musk założył swoją firmę kosmiczną. NASA opracowała wstępne plany w tym zakresie już w latach 90. Ale do realizacji tych planów potrzebujemy więcej informacji o Marsie. Podróżnicy kosmiczni czy późniejsi osadnicy zostaliby zostawieni samym sobie tak daleko od Ziemi. Loty zaopatrzeniowe zajęłyby lata. Statek kosmiczny z ludźmi i ładunkiem ważącym tony potrzebowałby znacznie więcej czasu na lot na Marsa niż stosunkowo mała i lekka sonda. Bez wody na miejscu przeżycie marsjańskich osadników byłoby stale zagrożone. Chociaż pewna ilość wody mogłaby zostać przesłana na Marsa z Ziemi, byłoby to kosztowne i czasochłonne. Osadnicy musieliby stale oczyszczać i ponownie wykorzystywać wodę za pomocą systemów przetwarzania. Gdyby pojawiły się problemy z technologią, ludzie na Marsie szybko by zginęli. Najlepszy aparat w kosmosie. Aby odkryć tajemnicę Marsa, MRO ma na pokładzie kamerę o szczególnie wysokiej rozdzielczości. Przy 3 stopach na piksel kamera High Resolution Imaging Science Experiments znacznie przewyższa swoich poprzedników.
Obrazy mogą być powiększane na Ziemi do wysokiej rozdzielczości, a opcjonalnie nawet pokazywane w rzeczywistych kolorach. Jest to konieczne do bardziej niezawodnej identyfikacji struktur, ponieważ skały i powierzchnia Marsa wyglądają nieco inaczej niż to, co widzimy na Ziemi. Nawet eksperci nie zawsze potrafią jednoznacznie zidentyfikować i rozróżnić lód, skałę, wodę lub inne struktury. Misja MRO powinna wreszcie to zmienić i zapewnić nowe i unikalne spostrzeżenia. Przedstawiamy teraz najbardziej ekscytujące odkrycia. Bezpieczne miejsce lądowania dla łazika Curiosity? Jedną z pierwszych misji MRO było szukanie odpowiednich miejsc do lądowania dla swojego brata, łazika Curiosity. W tym czasie wciąż dyskutowano o 12 możliwych miejscach lądowania do sondy lądowej i stacji poszukiwawczej. Sonda MRO najpierw zbadała w tym celu koryto Nili Fossae. Zdjęcia dostarczyły dowodów na to, że woda mogła tu kiedyś istnieć. Minerały ilaste i węglany mogą być śladami dawnego krajobrazu rzecznego. To, czy czysta woda nadal czai się w głębinach Marsa, jest jednym z głównych pytań związanych z jego eksploracją. Jak zapewne wiesz, Mars jest prawie suchą, pustynną planetą. Ale naukowcy obliczyli, że wiele milionów lat temu Mars był światem z ciepłą wodą i atmosferą i być może nawet żywymi organizmami. Jest więc całkiem możliwe, że ta woda nie zniknęła, ale znajduje się pod powierzchnią. Przez miliony lat powierzchnia Marsa była kształtowana przez susze i burze. Regularne burze piaskowe czasami całkowicie otaczają planetę. Prędkości wiatru wynoszące średnio 62 mile na godzinę są w rzeczywistości nieszkodliwe, ale burza piaskowa jest tak duża, że powoduje zniknięcie całej planety, co jest niezwykłe. Sonda MRO była w stanie zobrazować to zjawisko z niespotykaną dotąd klarownością. Zdjęcie wykonane 28 maja 2018 roku pokazuje czerwoną planetę w jej normalnej postaci, a zaledwie miesiąc później, 1 lipca, całkowicie pokrytą piaskiem. Ogromne lawiny w czasie marsjańskiej wiosny. 19 lutego 2008 roku sonda MRO sfotografowała sensację. Oczy badaczy były skierowane na północne czapy polarne Marsa. Podejrzewa się, że pod grubymi na kilometry warstwami lodu jest ciepła woda. Nagle precyzyjne czujniki orbitera zarejestrowały ogromny wstrząs materiału glebowego. W pobliżu cztery lawiny opadły ze skały o wysokości prawie 2300 stóp. Wirująca chmura pyłu osiągnęła wysokość około 620 stóp. W obszarze opadu warstwy gleby leżą luźno jedna na drugiej. W czasie wiosny marsjańskiej, kiedy bieguny się rozgrzewają, lód z dwutlenku węgla odparowuje na głębokiej warstwie lodu. Para może wywołać ogromne lawiny, takie jak ta. Pajęcze wzory na Marsie. Ulatniające się opary dwutlenku węgla są również odpowiedzialne za ten unikalny wzór pająka. Sonda MRO po raz pierwszy uchwyciła struktury pająków na pięknych, wyraźnych obrazach 4 lutego 2009 roku. Kratery i linie powstałe w czasie ucieczki oparów rzeczywiście przypominają gigantyczne ptaszniki lub wiele drobnych pajęczych odnóży. Przemiana zamrożonego lodu dwutlenku węgla w gaz, nazywana również sublimacją, kształtuje duże fragmenty powierzchni Marsa. Wir pyłowy wysoki na tysiące stóp. Kolejną atrakcją uchwyconą przez kamerę był ten wir pyłowy. Długa, wąska trąba powietrzna wije się nad Ziemią jak gigantyczny robak. Zdjęcie zostało zrobione 16 lutego 2019 roku z odległości około 185 mil. Badania wykazały, że wir pyłowy musiał mieć co najmniej 2625 stóp wysokości. To mniej więcej tyle, ile wynosi wysokość obecnie najwyższego budynku na świecie, wieżowca Burj Khalifa w Dubaju. 2003 był ponurym rokiem dla europejskich lotów kosmicznych. Wspólny projekt Mars Expressy Beagle wysłał na Marsa orbiter i lądownik. Orbiter mógł rozpocząć służbę zgodnie z planem. Sonda lądownika Beagle 2 zawiodła wkrótce po przybyciu na powierzchnię Marsa. Rozczarowało to zarówno ESA, jak i ludzi na całym świecie. Sonda MRO znalazła Beagle 2 na powierzchni Marsa około 11 lat po jego awaryjnym lądowaniu.
Obrazy o wysokiej rozdzielczości pokazały, że robot częściowo rozmieścił swoje panele słoneczne, zanim technologia zawiodła. Opłacalne zaopatrzenie w wodę dla przyszłych osadników? Sprawy stały się ekscytujące, gdy w styczniu 2018 roku w końcu odkryto złoża wody. Z pomocą MRO badacze Marsa byli w stanie odkryć ogromne, łatwo dostępne żyły lodu na powierzchni. Zwykle ukryte głęboko, żyły lodowe wychodzą na światło dzienne przy oderwanych krawędziach i podobnych cechach geologicznych. Do tej pory sonda MRO odkryła w sumie 8 swobodnie dostępnych żył lodowych. Dla przyszłych kosmicznych podróżników na Marsie może to być kluczowe źródło wody. Z materiału można nawet uzyskać paliwo. Naukowcy byli szczególnie zafascynowani składem i strukturą lodu, co wskazuje, że woda ta kiedyś spadła na marsjańską glebę jako śnieg. Odkrycie to potwierdza teorię Marsa jako planety wodnej o umiarkowanym klimacie i porach roku. To bynajmniej nie koniec możliwych odkryć na Marsie. Trzy sondy lądowe badają obecnie mile po mili. Orbitery w kosmosie nadal poszukują zjawisk i unikalnych cech. W lutym 2021 roku na Marsie ma wylądować 5. robot marsjański i 1. helikopter NASA. Międzynarodowy projekt współpracy ma w planach przetransportowanie próbek gleby z powrotem na Ziemię. To byłaby bezprecedensowa sensacja. Ekscytacja Marsem trwa. Będziemy Cię oczywiście o tym na bieżąco informować. Powiedz nam, jak podobały Ci się odkrycia sondy Reconnaissance Orbiter i opowiedz, jak wygląda Twoja wizja przyszłej eksploracji Marsa. Czy zgłosiłbyś się na ochotnika, aby zostać osadnikiem na Marsie? Napisz nam swoje pomysły i opinie w komentarzach.